Pobudka Fedrusu. Witajcie, kochani. Dzisiaj miałam kilka pomysłów i chciałam przekazać wam temat, ale jak to zwykle bywa, ponieważ woda oczyszcza i przynosi nam rozwiązania, weszłam pod prysznic i zanurzyłam się w myślach i dostałam odpowiedź, jak wam przekazać to, co chcę wam przekazać dzisiaj. A propos wody, woda jest nam potrzebna. Powódź, która przyszła, oczywiście są to wielkie tragedie. Jest to coś, co powstało znikąd właściwie teraz i trudno aż uwierzyć ludziom, że tak naprawdę to co widzimy ponad naszymi głowami, jest zaprogramowane, jak dobrze w grze komputerowej jest to możliwe, wywołać różne skutki. Akurat tutaj mamy powódź, ale woda oczyszcza. Woda jest nośnikiem. I radzę wam zawsze, jeżeli macie jakieś dręczące myśli albo jakiś problem, zanurzcie się w wodzie. Zróbcie sobie kąpiel albo dłuższy prysznic. I naprawdę oderwijcie się od rzeczywistości, pomyślcie, wejdźcie w te swoje myśli. Chciałam zatytułować dzisiejszy odcinek tak trywialnie. Coś o narcyzie, albo o narcyzmie, albo o narcystycznych zachowaniach. To takie teraz modne, nie? W ogóle to drażni mnie trochę to słowo narcyz. Chociaż jak zwał, tak zwał. Dlatego, że narcyz kojarzy mi się przede wszystkim z kwiatkiem żółtym. No i narcyz za moich czasów, kiedy ja byłam dzieckiem, to narcyz, o narcyzach mówiło się, że to są ludzie, którzy uwielbiają swoje lico oglądać w lustrze. Lubią się, uważają, że są tacy piękni. Narcyzy, te narcyzi. Ale zauważyłam, że to słowo nabrało zupełnie innego wymiaru teraz, po roku 2010 wręcz. Coraz więcej na ten temat jest informacji. Można już zbadać narcyza, można już za pomocą tych wskazówek kogoś określić. Ostatnio słyszałam taki wywód pani adwokat, która twierdziła, że w sądach już nadużywa się tego wyrażenia. Ludzie po prostu, sędziowie mają tego dosyć, a ludzie, prawie każdy szachuje i może inne słowo lepsze jest, każdy wyciąga z rękawa właśnie to słowo. Ale cóż, narcyz takie popularne teraz, nie? Ale ja chciałam połączyć, zrobić tak troszeczkę spowiedzi, trochę pociągnąć tą narcystyczną opowieść o dobrym i złym. Zobaczcie, każdy z nas przyszedł tutaj na ziemię, żeby doznawać emocji, różnych emocji. Po to jesteśmy tutaj na ziemi, żeby doświadczały nas sytuacje, ludzie, wszystko dookoła. Czasem nie rozumiemy tych rzeczy, które się dzieją wokół. Jesteśmy sfrustrowani. Rzucamy takie hasła typu czemu ja, dlaczego ja, czemu mnie to spotyka i tak dalej. Nie rozumiejąc zupełnie, że to jest właśnie moja lekcja. I to jest właśnie to, czego ja muszę doświadczyć. I myślę sobie, że tak naprawdę silni ludzie dostają silne lekcje. No tak samo jak w szkole, jak ktoś jest dobry z czegoś, to nie będzie robił łatwych zadań. Ktoś dobrze zna język, to będzie dostawał trudniejsze zadania z gramatyki na przykład do rozwiązania, prawda? Trudniejsze czytanki do czytania. Będzie musiał znać więcej słów. Tak samo w naszym życiu.
Tak samo jest w naszym życiu. Nasze lekcje odrabiamy na innych, różnych, na różnych poziomach. Jedni na niższych, inni na wyższych. Czasem spadamy na niższe, żeby przypomnieć sobie, jak to było, bo przecież czasem się powtarza w szkole też dany materiał, żeby móc lepiej zrobić ten wyższy. I powiem Wam tak, dobre to jest, czy złe? Dobre, zasadnicze pytanie, czy istnieje dobro i zło? Kiedyś słuchałam z ciekawością wywodu pewnego człowieka, który kupił część ziemi w naszej osadzie. On twierdził, że nie ma zła, nie ma dobra, nie ma. Z czym osobiście się nie zgadzam, bo wychowując dzieci, które sprowadzamy tutaj, gdzie jest dualizm, gdzie jest czerń i biel, gdzie jest początek i koniec, jest i dobro, i zło. Ale decyzja o tym, czy to jest dobre, czy to jest złe, niejednokrotnie jest zakłócana przez nasze błędne postrzeganie sytuacji i ludzi. Teraz nawet sama bym mogła sobie zadać pytanie, czy to jest dobrze o tym mówić, czy źle? Czy dobrze jest wychowywać dzieci w taki sposób, żeby poznały, co jest dobre, co złe? Oczywiście, w mojej opinii, po przeżytych doświadczeniach i nie wyobrażam sobie innej historii, kiedy małe dzieciątko, które zaczyna raczkować, nie zna tego świata, jest ciekawe, doznaje różnych nowych przygód, może sobie bardzo wiele krzywdy wyrządzić w naszym świecie technokratycznym. Pamiętam ze swojego życia niejednokrotnie, ilekroć musiałam interweniować, żeby a to nie spadło ze schodów, pomiędzy barierkami już praktycznie wisiał jeden mój synek, więc go złapałam za pampersa. Był nieusłuchany, ciągle wchodził na schody. A to wszystkie dzieci paluchy zawsze pchają do kontaktów. I dużo by tu rozmawiać na ten temat. Sami wiecie, jakie są dzieci i co wtedy, jak reagować. Nie wiem, czy to jest, gdybym taka matka powiedziała sobie, nie wiem, czy to jest dobre, czy złe reagować teraz. Będę stała i będę patrzeć, to jest jego przecież doświadczenie, niech spada. Nie, kochani, w naszym życiu są momenty, gdzie intuicyjnie wiemy, co jest dobre, a co jest złe. Oczywiście są i takie momenty, gdzie już na pewnych wyżynach doświadczenia dajemy płynąć naszym dzieciom już samodzielnie. To już nie jest ten mały berbeć, który chciał sobie palucha włożyć do kontaktu, prawda? Ale jest to młody człowiek, młodzieniec, który doznaje życia, który doznaje swojego jestestwa. Ktoś by mógł powiedzieć, no tak, każde dziecko jest inne, nawet z tego samego miotu, od tych samych rodziców. Oczywiście, bo dzieci są nam dane, ale nie na zawsze. Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wychować takie dziecko, przekazać jak najwięcej, przede wszystkim miłości i pokazać, co potrafimy, w jaki sposób żyjemy, przekazać wartości, które są dla nas, w naszej ocenie dobre. A co jeśli się mylimy? A co jeśli przekazaliśmy naszym dzieciom nie do końca dobre? Czy to dobrze, czy źle? Czy to jest dobre, czy złe? Kto jest w stanie ocenić nasze dobre uczynki, czy nasze złe uczynki? Patrząc tak na moje doświadczenia, bo mogę tylko o sobie mówić, na przykładzie swoich doświadczeń oczywiście. Każdy z Was pewnie najlepiej byłoby się zagłębić w swoje doświadczenia i porównać. Przyszłam na świat i kiedy moja mama mi dużo rzeczy mówi, bo dzieci małe nie pamiętają tych wczesnych lat swojego życia, ale mama mi opowiadała, że
kiedy już potrafiłam pokazywać i komunikować się, to zawsze mówiłam, że ja potrafię fruwać, ja potrafię latać. I chciałam, i byłam tak przekonana, że ja potrafię to robić, że wstawałam na krzesło i rzucałam się właściwie z tego krzesła. No, moja mama bardzo szybko mi wyperswadowała to, powiedziała: dziecko, dziecko, co ty robisz? My nie mamy skrzydeł, nie potrafimy latać. Czyli ucięła te skrzydła mi. Ktoś by powiedział, czy to dobrze, czy źle. Czy ja, przychodząc tutaj na ziemię, pamiętając swoje podróże i swoją lekkość bytu tutaj na ziemi, musiałam doznać upadku. Ale czy to dobrze, czy źle? Będąc młodą dziewczyną, zawsze pragnęłam poznać bratnią duszę, która będzie szczera, która będzie ze mną do końca życia, od samego początku. Czy to dobrze, czy źle? Chłopcy się mnie wstydzili. A pamiętam w podstawówce, że nie miałam chłopaka w podstawówce, bo chłopcy się mnie wstydzili. Byłam wysoka, zbyt, nie wiem, elokwentna, może, nie wiem, może za dużo słownictwa jakiegoś wysublimowanego znałam z racji tego, że mój ojciec był aktorem i tresował nas w domu z siostrą na akcent, na wymowę, na dobre końcówki. A czy to dobrze, czy źle, że oni tak stronili ode mnie? Później po latach rozmawiałam z niektórymi ludźmi. Sami się przyznawali, że za wysokie progi. Ha. Wstydzili się. Wstydzili się mnie. Czy to było wtedy dobre, czy złe? Ja wtedy myślałam, że coś jest nie tak ze mną. Szukałam w sobie problemu. Nie wiedziałam. Nie wiedziałam. Mając 16 lat, zaczepiłam sobie chłopaka, bo stwierdziłam, że żaden chłopak mi nie poprosi o chodzenie, więc sama sobie wybrałam chłopaka i tak został moim później mężem. Ale czy to było dobre, czy złe, że dziewczyna sama zaczepia chłopców? No, chłopców, przepraszam, chłopaka, bo ja chłopców nie zaczepiałam. Coś mi podpowiedziało. Ten chłopak jest wart twojej uwagi. A później, po latach, okazało się, że to była moja największa lekcja. Lekcja pokory. Czy to było dobrze, czy źle usytuowane w moim życiu? Czy to było za wcześnie, czy to było dobre, czy złe? Potem zdarzyło się coś, czego nigdy w życiu nie chciałabym, nie życzę żadnej dziewczynie. Dla mnie pierwszy raz to była świętość. Właściwie uległam mojemu chłopakowi wówczas. Bardzo, bardzo długo prosił. I wyobraźcie sobie, że po tym pierwszym razie został nakryty przez moją kuzynkę w szkole. Schodził za rękę z inną dziewuchą. Napisała do mnie list, bo byliśmy w dwóch różnych miastach. Czy to było dobre, czy złe? Tak to lekcje oceniać, nie? Można. Po kilku miesiącach oczywiście nie chciałam z nim nic już mieć wspólnego, ale po paru miesiącach przyszedł i przeprosił. A ja mu wybaczyłam. A czy to było dobre, czy złe? Ktoś by powiedział, dwa razy do tej samej wody się nie wchodzi. A ktoś powiedział, dobre, trzeba wybaczać. Patrzcie, dwa różne spojrzenia. Dualizm. Podczas naszego długiego chodzenia, zanim staliśmy się małżeństwem, było parę innych wpadek, które też wybaczyłam mojemu przyszłemu mężowi. Czy to było dobre, czy złe? Ach, teraz zastanawiam się, co by było, gdyby. Ale są dzieci z związku, które bez których teraz... Nie, to jest tak jak taka
pieczęć, która się odbiła i ona już jest na moim ciele wypalona, jak do takiego konia. Są takie pieczęci, z którymi ja już chodzę. I to, tego nic nie jest w stanie zmienić. Miłość matki, miłość przede wszystkim to nie tylko ludzie, których się kocha, ale to ten cała atmosfera, kiedy pojawia się dziecko, jak ono pachnie, jakie są wtedy zapachy, to wszystko jest wokół nas. I choćby nie wiadomo, jak było ciężko, to jest taka radość, że jest ta nowa istota, która, ten nowy duch, który jest z tobą. Największym błędem i grzechem jest przekazywanie dzieciom nieprawdy, za co wszechświat wyrówna sobie to wszystko w dwójnasób. Jeżeli ktoś żyje w kłamstwie i tym kłamstwem epatuje, to będzie na starość zapominać, ponieważ wyparcie prawdy to nie jest tylko na poziomie ust, kochani, nie. Wyparcie prawdy wiąże się z wyparciem prawdy w cząsteczkach, w każdej cząsteczce naszej, w naszym organizmie. Zauważcie dookoła, obróćcie się. Sami zweryfikujcie, czy ludzie, którzy często kłamią, mają tendencję do zapominania? Oczywiście, można rozgrzeszyć, no przecież on nie wie, no mógł się pomylić, zapomniał, tak? Czy możemy ocenić? Czy oceniać jest dobrze, czy źle? Piękne jest to, że po śmierci naszym czyśćcem jest samostanowienie o swoich własnych właściwościach wobec prawdy. Dzieje się tak wtedy, że w obliczu najczystszej energii stajesz, gdzie nie ma mowy o tym, żebyś nawet pomyślał o kłamstwie, nawet. Wszystkie energie ziemskie, które zabierasz ze sobą, jeszcze póki nie dostroją się do odpowiedniej innej gęstości, są z tobą wtedy. Te emocje, które zbierałeś podczas życia tutaj na ziemi, one tobie będą towarzyszyć po śmierci przez jakiś czas. I to się nazywa czyśćcem, bo ty w tej prawdzie, w tej czystej energetycznej przestrzeni, w tej gęstości, która nie rezonuje z niezaistniałymi przesłankami ziemskimi, sprawi to, że ty poczujesz, jak bardzo wprowadziłeś, jaki wprowadziłeś wirus do tego całego oprogramowania i jak wiele osób przez to cierpiało, bo ta emocja była powiązana z emocjami innych ludzi. Dlatego się mówi, że w czyśćcu ludzie cierpią. Ano cierpią. Cierpią, ponieważ cierpią za kłamstwo. Cierpią za kłamstwo. Cierpią za decyzje nawet innych ludzi, do których to kłamstwo popchnęło. Wiecie, że tych ludzi i tych rzędów kolejnych ludzi może być bardzo dużo. To jest bardzo prosta prawda wszechświata. To jest coś, czego doświadczamy każdy z nas osobna w odpowiednim czasie i w odpowiedniej swojej energii, w kokonie energetycznym. Każdy z nas. Każdy. Bez wyjątku. Będą i takie,
postacie, będą i takie istoty, którym to zajmie dłużej. Dlatego mówi się, że w czyśćcu dłużej się siedzi, jedni szybciej, drudzy dłużej. Ponieważ jeżeli idziesz ze świadomością tego, co cię może spotkać i możesz już to teraz odkręcać, możesz już teraz tutaj na ziemi zacząć oczyszczanie, zrobić sobie ten czyściec. Żyjąc w prawdzie i przyznając się do swoich kłamstw, a to będzie bardzo trudne, bardzo, bardzo. Oczernianie i ocenianie ludzi czasem ze skutkiem śmiertelnym dla drugiej istoty to jest jeden z najciężej, powiedzmy sobie, najcięższych grzechów. Ja bym powiedziała najcięższego przymiotnik chyba nie będzie męski. Najcięższej takiej naszej myśli, o tak, którą trzeba będzie rozpracować pośmiertnie. Nie, kochani, nie nagłe emocje, ale właśnie te zamierzone, wypracowane, konsekwentnie wdrażane z zimną krwią, właśnie takie. Właśnie takie. Ale czy to dobre, czy złe, że o tym teraz mówimy? Każdy może zakwestionować. Tam nie ma zła, nie ma dobra. Albo ktoś powie, samo zło jest na świecie. Albo ktoś powie, wszystko jest pięknie, ptaszki śpiewają, jestem zadowolony, nie ma zła na świecie. Kochani, tu jest dualizm. Przyszliśmy tutaj specjalnie, żeby pobrać nasze lekcje, więc jest i jedno, i drugie. Pomyślcie o swoich własnych czynach, pomyślcie o swoim własnym życiu. Nie chodzi o żałowanie czy tego typu rzeczy. Najgorzej jest też żyć przeszłością i sobie wyrzuty robić, bo wtedy właśnie wasze ciało może zaprotestować. Wiecie, że wątroba nie lubi żalu. Najczęściej ludzie, którzy mają duży żal w sobie, mają problem z woreczkiem żółciowym albo z wątrobą. A przełykanie gorzkich łez, najczęściej z żołądkiem, później się ma wrzodę na żołądku. To jest wszystko tak powiązane. Albo problemy z przełykiem, niektórzy mają jakieś tam problemy. Dlatego się mówi, kiedyś się mówiło dużo takich fajnych wyrażeń. Nie przełykaj gorzkich łez na przykład. Często ludzie mówią do siebie, nie pal mostów, nie pal mostów. Chcesz tam kogoś zostawić, albo chcesz zerwać współpracę, no to fajnie, tutaj wszystko pięknie i nie pal mostów. Nawet jeżeli ta osoba była dla ciebie niedobra, albo znasz, albo brniesz dalej w kłamstwo, to udawaj, że wszystko jest dobrze. Nie pal mostów. A ja wam powiem tak. Spróbuj spalić ten most, a okaże się, kim tak naprawdę po drugiej stronie jest ten człowiek, ta istota. Czy jest dobra, czy zła? Zobaczcie, jak wiele spraw, to chyba każdy, kto się rozwodził, powie, że o matko, to się dopiero po rozwodzie zaczęło, albo w trakcie rozwodu. Wtedy się, tak? Ach, jak mogłam w ogóle z tym człowiekiem tyle i jeszcze do łóżka się szło, Boże, co to za człowiek w życiu? Otworzyłam oczy. Wiecie, o co chodzi? Prawda jest nośnikiem bezprecedensowym. Bezprecedensowym. Moje lekcje są też bardzo mocne. Ja jestem specyficzna, jak wiecie, przez tyle lat do was mówię o byciu sobą.
opowiem wam taką krótką historię z mojego życia. Kiedy już dłużej nie mogłam żyć w zakłamaniu, w sensie takim, że widziałam zakłamany świat mojego byłego już męża i postanowiłam, że chcę opuścić go. Ja chcę opuścić, tak. Nie zgadzam się na dalsze życie z taką, w takiej interpretacji, i dzieci były już odchowane i powiedziałam, że chcę odejść, że poznałam kogoś, że chcę z tym człowiekiem mieć dziecko, chcemy stworzyć bo tu wiecie, chodzi o to, że dwie istoty chcą stworzyć piękną nową istotę, więc jest przyzwolenie wszechświata na... I to nie było spowodowane chęcią, nie wiem, ciał swoich i tak dalej, jakiś tam, wiecie, o co chodzi. Chodziło o istotę. Istota była najważniejsza, młoda, która miała się pojawić, i to nas zbliżyło do siebie, a nie pieniądze, a nie ani wygląd, ani ciała, ani chory seks, nic z tych rzeczy. Oczywiście ktoś, kto z boku stał, miał opinię, czy to dobrze, czy źle. W każdym razie, co zrobił mój były mąż? Spotkaliśmy się. Wszyscy się spotkaliśmy, łącznie z dziećmi. I mój mąż wstał i mówi tak po tej rozmowie: no, oddaję cię w dobre ręce. Wyobrażacie sobie to, kobiety? Poczułam się jak, nie wiem, no, klacz dobrej rasy jakiejś, kurczę, nie wiem, arabskiej, która jest przekazywana nowemu właścicielowi. I taka właśnie sytuacja mnie spotkała w życiu. Naprawdę rzadko spotkać taką, nie? No, ale już później nie będę mówić, że to wszystko było na pokaz. Ponieważ ludzie, którzy są sami ze sobą, żyją w kłamstwie, cierpiąc, kłamią nadal. Zobaczcie, gdyby prawda wdarła się w serca, zarówno tutaj już mówię, bo w moim sercu prawda była, ale chciałabym się, żeby ta prawda była odbita, to jak w takiej sytuacji, jak taka sytuacja w ogóle miałaby się odbyć? W ogóle nawet nie wyobrażam sobie, że spotykają się wszyscy i pada coś takiego, właśnie takie zdanie. No dobra. Jak powinien zareagować mężczyzna, który widzi, że coś się dzieje w związku z ponad 20-letnim stażem, gdzie są dzieciaki? No myślę chyba, że zacząłby pytać, jak to możemy naprawić. Oczywiście padło takie pytanie, ale bardzo późno, gdzie już nie było właściwie chęci z mojej strony, bo to było tylko takie łapanie się brzytwy już, a wcześniej co innego. Kłamstwa, którymi karmi się ludzi, te kłamstwa są... Można się przejeść kłamstwami. Można już nie zwracać uwagi. Ktoś kiedyś powiedział, że kobieta... Ja tu powiem o kobiecie, dobrze? Bo oczywiście mężczyźni na swoją mantrę mogą to powiedzieć to samo, że jeżeli kobieta się wykłóca, krzyczy, chce dojść prawdy, to znaczy, że jej zależy, tak? Prawda? Czy nieprawda? Natomiast jeżeli kobieta już odstawia to wszystko, nie ma sensu dla niej rozmawiać, nie chce wiedzieć i porzuca dialog, to już jest za późno. Ale czy ja zrobiłam dobrze, czy źle? W mojej ocenie byłam prawdziwa. Nie doznałam prawdy z drugiej strony. Gdyby mój były mąż prawdziwie chciał być, prawdziwie kochał, nigdy w życiu nie powiedziałby: oddaję cię w dobre ręce. Teraz to wydaje mi się śmieszne. Aczkolwiek jest się nad czym zastanawiać, kochani, jest. Narcyz wcale nie musi dużo mówić o sobie. Narcyz wcale nie musi doprowadzać do tego, żeby było postawione na jego. Narcyz
Uważam, że osobowość narcystyczna, o której mówią teraz podręczniki i ten cały internet huczy, przede wszystkim mówi o zakłamanych ludziach, którzy żyją w ułudzie i patrzą tylko na swoje, na siebie samych, na swoje doznania. Oczywiście dla pozoru coś zrobią, żeby ktoś o nim dobrze mówił, ale to jest niesamowite. Pamiętam, jak mieliśmy jeździć do mojej rodziny, to mój były mąż unikał na przykład takich wyjazdów, ale po tym, jak się rozstaliśmy, to nagle był pierwszy, praktycznie co tydzień, do pomocy. Co trzeba pomóc? O rany! Wiecie co? Takie rozstanie dobrze zrobiło i mojej rodzinie, która mnie wykleła oczywiście, bo przecież jak można było zostawić rodzinę? Kochani, czy to dobre, czy złe? A kto wie, co jest dobre, kto wie, co jest złe? A kto siedział w moim łóżku, w moich majtkach, w moim sercu? Wiedział, co się zdarzyło? Wiedział, jakie kłamstewka po drodze były? Nikt. Starałam się zawsze zatajać, czego wam odradzam, wam zatajanie dla dobra rodziny, kochani, odradzam wam. Po tych przejściach, po tym wszystkim mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Najgorszą, to też jest forma zakłamania, najgorszą rzeczą jest nie mówienie prawdy, jak się czujesz, w jakim jesteś położeniu. Nawet jeżeli są dzieci, niech one słuchają. Ja zrobiłam ten błąd i nigdy nie skarżyłam się nikomu. Nigdy nie mówiłam niczego, żeby nie było odzywki na zasadzie: a wiesz, sama sobie wybrałaś, przecież spijaj tą, jak to się mówi, to piwo, tak? Czy tą pijankę, czy co to? Spijaj. Nalałaś sobie, to teraz spijaj. Byłam dzielna, dużo pracowałam, dużo robiłam, energia ludzi i to, że mogłam do was przekazywać wam tyle fajnych rzeczy podczas audycji, poprzez cały ten okres, kiedy mówiłam do was, robiłam sobie taką, to była dla mnie cudowny czas. Mogłam być w prawdzie, mówić o prawdzie i przekazywać prawdziwie to, co czuję. To dzięki wam przetrwałam ten naprawdę ciężki okres i chciałabym wam podziękować w takiej formie, że zebrałam te wszystkie doświadczenia i podzielę się nimi z wami, bo być może komuś w jakiś sposób da to rozwiązanie swoich problemów. Chciałabym, żebyście teraz posłuchali tak na koniec pewnej rozkminki. A zresztą sami posłuchajcie. No i oczywiście dziękuję wam bardzo serdecznie za wsparcie, za postawienie tej symbolicznej kawy. Link zostawię na dole w opisie albo w komentarzu. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo za to, że jesteście. Przede wszystkim, że słuchacie moich audycji i tych podcastów. I że mam do kogo mówić. A teraz posłuchajcie tej rozkminki. Dobre czy złe? Zapraszam. Czy ja umarłem? Zapytał człowiek. Tak, skinął głową kronikarz, nie odwracając oczu od wielkiej księgi. Umarłeś. Niewątpliwie. Człowiek niepewnie przesunął się nieco do przodu. I co teraz? Kronikarz spojrzał na człowieka i ponownie zajął się studiowaniem księgi. Teraz musisz iść tam, powiedział wskazując palcem niepozorne drzwi. Albo tam. Palec kronikarza zwrócił się w stronę innych, identycznych drzwi. A co tam jest? Zainteresował się człowiek. Piekło, odpowiedział kronikarz. Albo raj. Zależnie od okoliczności. Człowiek stał i patrzył raz na jedne drzwi, raz na drugie, nie mogąc się zdecydować.
A ja, dokąd ja mam iść? To ty sam nie wiesz? Kronikarz uniósł brew. No, zawahał się człowiek. Nie wiem. Chyba tam, gdzie mnie skierujecie, zgodnie z moimi czynami. Kronikarz włożył do księgi zakładkę i po raz pierwszy dokładnie przyjrzał się człowiekowi. Czynami, powiadasz? No bo jak inaczej? Dobrze. Kronikarz otworzył księgę na pierwszych stronach i zaczął czytać na głos. Tu jest napisane, że w wieku 12 lat przeprowadziłeś staruszkę przez jezdnię. To prawda? Prawda, potaknął człowiek. To dobry uczynek czy zły? Dobry. Zaraz sprawdzimy. Kronikarz przerzucił stronę. 5 minut później ta staruszka wpadła pod tramwaj na następnej ulicy. Gdybyś jej nie pomógł, to minęłaby się z tramwajem i żyłaby jeszcze jakieś 10 lat. Więc? Człowiek słuchał z przerażeniem. Albo tutaj. Kronikarz otworzył księgę na kolejnej stronie. W wieku 23 lat wraz z kolegami pobiliście kilku chłopaków. To oni zaczęli. Ja mam tu napisane co innego, zaprotestował kronikarz. Tak czy inaczej, złamałeś 17-latkowi 2 palce i nos. Za nic. To dobrze czy źle? Człowiek milczał. W wyniku czego chłopak nie mógł już grać na skrzypcach, a zapowiadał się całkiem dobrze. Zniszczyłeś mu karierę. Niechcący, wyszeptał człowiek. No jasne, przytaknął kronikarz. Szczerze mówiąc, chłopak nienawidził tej gry na skrzypcach od dziecka. Po waszej bójce zajął się sztukami walki, żeby móc się bronić, a po latach został mistrzem świata. Kontynuujemy? Człowiek skinął głową. Uwiodłeś dziewczynę, zaszła z tobą w ciążę, a ty uciekłeś. To było dobre czy złe? Ale urodził się chłopczyk, został chirurgiem i uratował życie setek ludzi. Dobrze czy źle? Chyba dobrze. Wśród uratowanych osób był zabójca psychopata. Dobrze czy źle? Przecież ten zabójca wkrótce udusić kobietę, która mogła zostać matką wielkiego naukowca. Dobrze czy źle? Źle. Ja, naukowiec, gdyby urodził się, skonstruowałby bombę mogącą unicestwić połowę mieszkańców Ziemi. To dobrze czy źle? Ale ja przecież nie mogłem tego wiedzieć! Krzyknął człowiek. No jasne, przytaknął kronikarz. Albo tutaj, strona 272. Nadepnąłeś na motylka. I co z tego? Kronikarz w milczeniu przewrócił kilka kartek i pokazał człowiekowi zapisaną stronę. Człowiek przeczytał i włosy stanęły mu dęba na głowie. Co za koszmar! Wyszeptał. A gdybyś nie rozdeptał motylka, to byłoby tak. Kronikarz wskazał kolejną stronę. Człowiek spojrzał i zamarł. Wygląda na to, że uratowałem świat? Tak, 4 razy, powiedział kronikarz. Kiedy nadepnąłeś na motylka, kiedy popchnąłeś staruszka, kiedy zdradziłeś przyjaciela i kiedy ukradłeś babci portmonetkę. Za każdym razem zapobiegłeś katastrofie. Ocaliłeś miliony ludzi. A człowiek zaczął się jąkać. A do tej katastrofy to ja też się przyłożyłem? Tak. Ty bez wątpienia. 2 razy, kiedy nakarmiłeś głodnego kociaka i kiedy uratowałeś tonącą kobietę. Pod człowiekiem ugięły się nogi. Nic nie rozumiem, powiedział kompletnie zbity z tropu. Wszystko, co zrobiłem w życiu? Wszystko, z czego byłem dumny i czego się wstydziłem? Wszystko odwrotnie. Do góry nogami. Na lewą stronę.
Nic nie jest tym, czym się wydaje. Dlatego właśnie nie możemy w żaden sposób sądzić cię według czynów, powiedział kronikarz, tylko według intencji. Ale w tym zakresie sam sobie jesteś sędzią. Kronikarz zamknął księgę i odstawił ją na regał, między inne księgi. Więc jak się zdecydujesz, dokąd iść, to wejdziesz w te drzwi, które wybierzesz. A ja muszę już iść, mam masę pracy. Człowiek podniósł głowę i spojrzał na kronikarza. Ale ja nie wiem, które drzwi są do piekła, a które są do raju. A to już zależy od tego, co wybierzesz, odpowiedział kronikarz. Piotr Bormor, przekład IZ.